Jak być może część z Państwa zauważyła, rozpoczęła się realizacja inwestycji, którą zapowiadaliśmy, czyli remont i przebudowa ulicy Łącznej. Wykonana została dokumentacja, wyłoniony został wykonawca. No i teraz trwają prace, które mają zniwelować skarpę. Na tej byłej skarpie ma być położony chodnik, a obok ma być przebudowana droga, która prowadzić będzie i prowadzi do m.in. Polskiej Poczty. Całość inwestycji kosztować będzie nas około 300 tysięcy złotych. Oprócz tego, co widzimy, czyli oprócz chodnika i nowej nawierzchni i krawężników, również wykonaliśmy pewne prace podziemne, czyli zostało zrobione odwodnienie m.in. budynków przy ulicy Armii Krajowej oraz tego placu, który przy budynku przy ulicy Armii Krajowej się znajduje. Zostało wykonane odwodnienie placu przy siedzibie ZGIUK i została również częściowo naprawiona kanalizacja ściekowa. I te wszystkie prace właśnie kosztują te wspomniane już powyżej 300 tysięcy złotych. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to zadanie inwestycyjne zostanie wykonane jeszcze w tym roku. Jeżeli zaś złapie nas cięższa zima, będzie konieczność przeniesienia części prac na okres wiosenny. Bardzo przepraszam za wszelkie utrudnienia wynikające z tą inwestycją, ale mam nadzieję, że efekt zadowoli tych, którzy na co dzień użytkują tę drogę, jak i tych, którzy robią to sporadycznie.